wariaty właśnie wracam z pracy. Jest 22. To jest właśnie piękno Norwegii. Białe noce zaczynają się już w maju. I czasami jest tak, że jak wracam z pracy do domu o 22, to muszę założyć okulary przeciwsłoneczne. Pracuję jako terapeuta społeczny albo socjalny, nie wiem do końca, jak to się po polsku nazywa. Pracuję z niepełnosprawnymi, którzy już są dorośli. Spędzam z nimi dzień od rana do wieczora przez 4 dni, a później mam tydzień wolnego, a później 3 dni i tydzień wolnego. Praca marzy. W ten oto sposób mam dużo czasu. W moim życiu czasami dużo się dzieje. No i chcę trochę pokazać, jak wygląda to życie Polaka w Norwegii, w Ålesund. Jak widzicie, może tutaj być piękniej. To nie jest tak, że łosie latają po ulicy. Chociaż łosie też się zdarzają, ale częściej te za kierownicą. Chciałbym też, żeby to wyglądało dość naturalnie, żebym nie stał się więźniem tych vlogów i wymuszał pewne sytuacje albo zachowania, żeby oszukiwać, że coś się więcej w moim życiu dzieje, niż to ma miejsce naprawdę. Myślę, że może to być całkiem spoko doświadczenie. No i co? Wracam do mojego skarba, do domu. Mordeczki. Właśnie lecimy do sklepu. Kupiłem sobie taki mały statyw na telefon, żeby nagrywać przebitki, jak Janczar z Palhais TV. No ale się okazało, że wcisnęli mi lipę. Także lecimy zwrócić, znaleźć coś lepszego. Udało się, kupiłem o wiele lepszy statyw. Możesz, kochanie, pokazać, jak wygląda ten nowy stick. Muszę go wyciągnąć. O, proszę bardzo. Tak wygląda opakowanie. Coś trzeba zamontować na górze, tak? A bo to już jest dokręcone. Okay. Zobacz, coś tam się dzieje. Co to jest? No zobacz, to twój unboxing. Zajebiste, nie? Lepsze niż tamto. A tutaj jest stabilność większa. Tak. Do wypłaty jeszcze 4 dni. Będzie można za tę flachę kupić, nie? No, na pewno. Opić sukces. Siemano, ludzie dobrej woli. Idziemy na Fjällstue, na punkt widokowy, o, który znajduje się właśnie tam. Żartujesz? Nie żartuję, kochanie. Nie jest czas na żarty, to jest próba charakteru. Jesteśmy już w połowie drogi. Sobie na chwilę usiedliśmy popatrzeć na widoczki. No i udało się. Niczym Rocky Balboa weszliśmy na szczyt. Jakieś 13-14 lat temu z moim koleżką, przyjacielem w niedoli po wyprowadzce z Polski, Damianem, waliliśmy tam właśnie pierwsze norweskie browary na nielegalu. Fajne czasy. Pozdro, Damian.
utonęła szyka w gwiazdach. Słońce w oczach utonęło. Bosma. Ile to już lat minęło? Śniadanko mamy zjedzone, sosik bardzo dobry. No i co? Mamy jeszcze godzinkę, dwie, zanim będę jechać po Olę na kurs. Teraz trochę się zrelaksuję. Bity zacząłem robić w 2019 roku i był to impuls, tak samo jak vlogowanie. Wtedy poczułem taką potrzebę ekspresji, żeby robić coś hobbystycznie, kreatywnie i poświęciłem tam jakiś czas na naukę Abletona, a po tym jak stwierdziłem, że tak, to jest coś dla mnie, jestem w stanie ogarnąć ten program, to legalnie, nie ściągając, wykupiłem licencję. Próbowałem tam coś dłubać na Fruity Loopsie, ale to chyba nie był program dla mnie. No i dobrze się stało, bo gdybym się przesiadł na Fruity Loopsa, no to chyba nie byłoby mnie stać, żeby też to kupować. I musiałbym to robić nielegalnie. No i mamy 2020 rok, robię to już chwilę. No i powiem wam szczerze, że to jest całkiem fajnie jest mieć coś takiego, gdzie mogę czuć się częścią tej rap gry. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale dość dawno, w 2000, nie pamiętam, który to był rok, no powiedzmy 15 lat temu, zacząłem sobie rapować trochę przez kilka lat. Całkiem spoko, nie osiągnąłem sukcesu, ale też żaden sukces nie celowałem. Była to bardzo fajna przygoda. Chociaż kilka tygodni temu SPM wywołał mnie do tablicy, do Hot 16 Challenge 2. Fajnie było sobie przypomnieć, jak to się robi, popisać sobie trochę. Chwilę po tym stwierdziłem, kurczę, może povlogować trochę. Jest to też pewna forma wyrażania siebie. Mogę trochę pokazać w inny sposób, jak żyję, co lubię, czego nie lubię. Mam tutaj jeszcze inny bicik, który chcę wam pokazać, który ostatnio zrobiłem. Sprawdźmy, jak to brzmi. To jest sampla. Trzy nutki. Cztery. Dograłem do tego taką fajną piszczałeczkę. Klawisze w sumie. No wiadomo, pianinko w Fadajmie. Przejście na zwrotkę.